Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad i co to jest kolejny najwątpliwszy odcinek symulatora maszyna. Miło mi Państwa powitać w dzisiejszy piękny, słoneczny i ciepły dzień. Witam serdecznie Panie Jakubowy, autobusiarz oraz Panie Michał Brokuła. Witam serdecznie. A my zaczynamy naszą przygodę. Maszynie. Niestety deszcz musi nam towarzyszyć. Ejku, ejku. O, nawet podwójna obsada jest, o, żeby nie było. Jest podwójna obsada? Jest. Dobrze, widzę, że jesteśmy w złej kabinie, więc się szybko przeniesiemy. Czemu tu jest? Czemu 140 ma husarz w umarstwo, a nie 160? Aż mi się wierzyć nie chce. To co za husarze naprawiony? Nie, to jest husarz od Hirka. Jeszcze. Już kiedyś się zresztą pojawił na odcinku. Trubak. Dobrze, to sobie skasujemy, to sobie wyświetlimy. Więc tak, musimy podnieść pantograf. Już podnosimy. Husarz w maszynie normalnie nie ma pulpitu. Załączamy wyłącznik szybki. I sprężarka pompuje nam powietrze. No układu. Słychać. Słychać. A miałem jeszcze jakiś akompaniament muzyczny włączyć. Chyba może być, jak się nie mylę. Mam taką nadzieję, że w porządku. Zdejmujemy hamulec sprężynowy. Manewr podany. Załączmy sobie w takim razie prawe światło manewrowe. Sprawdźmy, czy się świeci. Świeci się prawe światło manewrowe. Ładnie. Trochę za głośno była ta muzyka, myślę, że teraz będzie lepiej. My mamy pojechać ogólnie po wagony, tak? Tego co mi wiadomo wpierw. Według opisu misji jest napisane. Ja zrobiłem tylko opis misji. Już się patrzymy. Manewrujemy na tory odstawcze, przepinamy wagony i wyciągamy je z perony. Na razie będziemy ciągnąć chyba tylko 5 wagonów póki co. Dobrze, jak to teraz wszystko wygląda? Dobra. Muszę sobie trochę programów pozamykać. Czubak. Czubak. Może iść Czubak. Czubak.
Przeminimalizował mi się symulator na tyle, że nic nie mogłem zrobić. Rolę na transmisji mi pokazuje, że wystąpił jakiś błąd. Możecie od razu Państwa mi to powiedzieć, czy aby na pewno przez co działa prawidłowo? A nawet już działa. No i mi się wydaje, bynajmniej. Dobra, i dotąd mamy podany manewr. A dobrze, już mamy podany nawet dalej. Ten deszcz jest taki... No ciężki, nie powiem. Dziwnie to wygląda. Jeszcze dobrze, że nam w kabinie nie pada. Hamulcem lokomotywy. Wyprodukowane w sali. On się połączył. Pięknie. Dobrze. Zmieniamy kabinę. No i zmieniłem lekko syreny w tym pociągu. Na dźwięki z tego. Z EU-43 bodajże, który jest oryginalnie w maszynie. Sygnały końca pociągu są? Nie. Którym klawiszem się włączało sygnały końca pociągu? Trzeba sprawdzić w dokumentacji. Gdzie jest teraz dokumentacja? Input keyboard. Dobrze. Którym to było? Manewrowe mówi Gina. Panie, ale co tu? Samoczynnej pompy. Pewnicza kierunku. Powinny się same zapalić po manewrach? Dobrze.
Już jedziemy. Bo i też nie znajdę. Dobra. Jedziemy. Zobaczymy, czy się sami zapalą. Jak to mówi pan Michał. Ruszamy delikatnie. Z misji ponoć około 2 godzin. Więc uszykujcie się, drodzy państwo, że ta transmisja będzie trwała na... I myślę, że do 23.30 właśnie. No, może się trochę przeciągnę. No. Północ to już jest na pewno maksymalnie. Jeśli chodzi o czas trwania transmisji. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać, jak mówię, jak nie mówię, że nic nie jest za głośno, nic nie jest za cicho. Ciężko mi jest to zweryfikować w jakikolwiek sposób. Mamy 5 wagonów, z powrotem będziemy jechać z 9. Co się stało, że ten pociąg nie jedzie, to wyłącznik szybki się popsuł. No już. A jakiś pociąg chyba towarowy już. Po prawo, najprawdopodobniej. Delikatne hamowanie sobie zrobiliśmy w peronie. Nikomu się nie śpieszy. Jeszcze nie mam rozkładu jazdy, nie wiem jaki to jest kanał radiowy, swoją drogą wypadałoby to radio włączyć. Dziewiąty bóg chyba manewrowy. Kabriolety z tych wagonów, że pada z przedziału. No, niestety, to jest traktowane jako kamera zewnętrzna. Jak króciutki elfik. 6.34 ma odjazd. A my jeszcze nie mamy rozkładu, niestety. To 9 wjeżdża.
8 wagonów ma. Równe. Nie bardzo ostro zahamowała. A my dostaniemy ten nasz rozkład? Bardzo bym chciał go dostać, nie? A, może i światełko zmienię najpierw. Może to był powód. Świnia jest trybie constant. O, mamy. 31, 32, dobra. 2-3 minutki mamy. Na spokojnie. Pasażerowie sobie wsiadają. Niestety jeszcze tabliczki się nie załamowały. A, już sam. Wagon numer 11. To już mamy wagon numer... nie wiadomo który. Nie napisali. Tu mamy wagon 13. Tu mamy wagon 14 i 15. Naprawiły się światełka, już idę. O, świecą się. Ładnie. Pięknie, rzeczywiście działa. Ale to podczas manewrów one się nie powinny świecić. Coś mi się wydaje, że podczas manewrów też chyba powinny. O, pozwólcie drodzy Państwo, że sobie napoju napiję. Naleję, znaczy się, mam jeszcze 2 minutki. Jeszcze jak ktoś potrzebuje na chwilę odejść przed rozpoczęciem podróży, to jeszcze za lokomotywę można wskoczyć. Ej, nagrywałem odcinki z TD2, to 2 razy miałem taką przerwę dwuminutową na pójście za lokomotywę. No nie ma tego na nagraniach. Postarałem się to zrobić w przerwach. O, jest dziwo, że się człowiek płaci nawet jak siedzi. O, elfik pojechał. Pesy. Ale to jest inne. Nie ten, co tam stoi obok nas. Syrenka działa. Miło mi, miło. Syrenka działa. Dobra, odświeżymy jeszcze sobie tutaj donate. Mówię, wszystko się zdarzało. Dobra. Dajmy, ktoś chciał bilety kupić. Na pociąg. Oglądaj za 28,99 miesięcznie. Szczegółowe warunki na disneyplus.pl. Dobra, on jest. Niestety to nam nic nie powiedzą. Tak, jest S2. Ale czekałem do godziny odjazdu. To jest misja ogólnie pod EP09 stworzona. Ja tu sobie husarza wybrałem tak po swojemu.
jedynie i wyłącznie szybki paszport. No co jest? A, realnie zrobili. Realnie zrobione scenerie. Przydało tych 200 kN. Kanał radiowy numer 1. Jakby się ktoś zastanawiał, w Polsce siedzi to 200 kN. Najmniej coś jest zazwyczaj. A na dzisiaj. Większość czasu tak będziemy sobie jechać. Na tempo macie. Na tempy macie, jak to by ktoś powiedział. Taki sławny youtuber kiedyś tak mówił. Jeżeli wiecie, drodzy państwo, możecie napisać, kto. Przelocik mamy pewno. Swoje trzeba było odwalić. Bo za chwilę 50 będzie i tak. Nie ma sensu się rozpędzać, nie wiadomo. A jak już to jest 50? A co? Witam serdecznie, panie Andrku. Terhalski. Skąd można wziąć działającego husarza? Nie da się go wziąć. To jest prywatny model od Hirka. Niestety, więc no, nie da się go dostać. Trzeba jedynie napisać do autora. Może akurat udzieli się i udostępni model. Niestety mam zakaz udostępniania go, więc... Cóż... Niestety nie jestem w stanie...
udostępnij nikomu. Maszynki będzie to obraz. A do nurka jest normalna kabina w maszyn? Jak jest kabina, to możemy nurkiem pojechać. Jak nie ma kabiny, to nie ma sensu. Jazda nurkiem. Jeżeli jest kabina, to nawet i na Zwykowie w wersji drugiej możemy sobie z miłą chęcią pojeździć. Zawsze mnie interesowały te norki, bo to chyba czeskie lokomotywy są, nie? Jak się nie mylę. Ale często lubią się olżyć. No cóż, taki ich urok widoczny. To co, jest ta kabinka w maszynce? Wiesz co, i będę czy nie? Może coś dodali, a może coś przeoczyłem. Może z nich można dostać od kogoś. Z chęcią przygarnę. Po drodze się tylko wychładowica zatrzymać.